tymi dwarankami, co tracimy, aż nie dziwię się, na nas napierdalają i co powiedzieć, no. Tracimy bramkę jak moi chłopacy z, tam ja nie wiem, z przedszkole, kurde, tak. Się nie dziwię, że na nas krzyczą. Widzieliśmy, że Ruch popełnia dużo błędów w defensywie. No, stracił 4 bramki w Gdańsku, ale wiedzieliśmy znowu, że jest bardzo mocny w ofensywie, bo te 4 bramki strzelił. No. My graliśmy dzisiaj bardzo zdeterminowani, graliśmy mecz, można powiedzieć, o życie, co zresztą chyba było widać po wszystkich chłopakach, począwszy od bramkarza, skończywszy na wysuniętym napastniku. No. Możemy powiedzieć, że w końcówce na pewno opadliśmy z sił, bo broniliśmy się dość heroicznie i chwała drużynie, chwała chłopakom, bo zostawili kawałek zdrowia i wydarliśmy to zwycięstwo Ruchowi. Wiadomo, że jesteśmy w nieciekawej sytuacji i tych punktów gdzieś musimy szukać, żeby myśleć o utrzymaniu w Ekstraklasie. Wiedzieliśmy, że Ruch też ma jakiś tam dołek, jest blisko nas w tabeli, no i mówiliśmy sobie, że na pewno musimy tu wywieźć jakieś punkty. Cieszę się, że udało się 3, choć no, dramaturgia była do samego końca. Co rzutka to bramka, ale takie głupie bramki tracimy, że nie mogę tego zrozumieć. Bo po prostu takie proste błędy i bramki, że Nie wiem co powiedzieć. Po prostu robimy tyle błędów, że to jest nie do zrozumienia. Nie? To tracimy tyle bramek, my chyba najwięcej z całej ligi. Drugi mecz u siebie i druga porażka. Szczególnie nie wiem, jak to wyglądało z trybun z boku, ale myślę, że nie byliśmy jakąś drużyną gorszą aż tak. Szczególnie w pierwszej połowie, że tracimy 2 bramki, a na dobrą sprawę przeciwnik nie stworzył sytuacji, tylko no, stał prawem gry i kolejne nasze błędy, które no, nie powinno się nam zdarzać, naprawdę. Wiadomo, każdy walczy o to, żeby zostać w tej Ekstraklasie i na pewno to jest jakimś priorytetem. Ja, tak jak powiedziałem, ja się cieszę, że my tu zdobyliśmy 3 punkty i tyle. Myślimy o sobie, nie patrzymy tak naprawdę, co się dzieje w Chorzowie, interesuje nas to, co się dzieje w Szczecinie. Do stracenia pierwszej bramki nie graliśmy, jako że mieliśmy tam słupek. Jakbyśmy też strzelili bramkę, to też by wyglądało inaczej ten mecz, nie? Jakby się ustawiło. Niestety był słupek tylko i potem traciliśmy 2 bramki, już goniliśmy wynik, nie udało się nam.